Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wolpe, a przed wami, moi drodzy, szybkie omówienie świata po konwersji mega kampanii włoskiej z Crusader Kings 3 do Europy Universalis 4. I tąże Europkę zaczniemy sobie bodajże za dzień lub dwa po dniu publikacji tego filmu. Filmik prawdopodobnie się się wrzuci na YouTube 10 sierpnia, ja nagrywam to 9, więc prawdopodobnie 11-12 sierpnia zaczniemy sobie już mega kampanię włoską, jako oczywiście nasza piękna Italia. I zaczniemy sobie od tego, że bardzo szybciutko, ponieważ jest już dość późno, omówię wam mniej więcej co i jak wygląda. I jeszcze tylko szybki disclaimer, że wyjątkowo, że tak powiem, testowo ja nie robiłem tutaj konwersji, tylko, że tak powiem, zleciłem jednemu z widzów, który był chętny. Pozdrawiam tutaj Kichiego, aka Jania. No i on mi tutaj to skonwertował. Także, że tak powiem, to ta mapa to jest jego autorski pomysł i ja stwierdziłem, że w ramach eksperymentu, powiedzmy, że niech on to zrobi, może zrobi to lepiej niż ja i tak dalej. Czy mu się to uda, no to zobacz, czy mu się udało zrobić to lepiej niż ja, no to możecie sami ocenić w komentarzach. No i też zobaczymy podczas samej mega kampanii. Więc zaczynamy, moi drodzy, tutaj mamy Islandię, która jest podzielona między Walię a Austerland, mamy tutaj Albę, czyli coś w rodzaju Szkocji, gdzie mamy kulturę norsko-gaelicką. Jakby co, jakby ktoś był ciekaw, tak wyglądają kultury, możecie sobie spauzować i sobie popatrzeć. Tak wygląda religia. Tutaj raczej nic się nie zmieniło. Nope. Regiony wiadomo, dyplomacja, nic ciekawego. Cesarstwo wygląda tak. I zaraz wam tutaj więcej z tego pokażę. Anglia jest podzielona, mamy tutaj Mercję, Wessex, Essex, co jest ciekawe, każde księstwo praktycznie ma inną kulturę, więc na pewno będą tutaj walki o zjednoczenie Anglii. Mamy tutaj jakieś brytyjskie, angielsko-walijskie, angielsko-bretońskie, nortumbryjskie, tutaj znowu angielsko-walijskie, norrojalskie, więc wygląda tutaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Tutaj mamy Irlandię, Walię mamy. Także myślę, że będzie tutaj bardzo, bardzo ciekawie, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie i to będzie miejsce, które warto śledzić. Zresztą każdy region tutaj jest naprawdę ciekawy. Tutaj mamy Alençon, który jest wasalem Francji. Natomiast sama Francja, jeśli pamiętacie, pod koniec mojej kampanii została podbita przez Wielki Sułtanat Hiszpanii, czy tam Wielki Sułtanat, no właśnie, Wielki Sułtanat Hiszpanii, rządzony przez tutaj Arabów andaluzyjskich. Tak dobrze mi się wydaje? Oksytańsko-asturleońska to jest kultura. Dobra, sorry jednak. Więc to są, że tak powiem, zislamizowani Europejczycy, można by tak rzec. No, ale żeby Hiszpania nie była zbyt potężna, no to Francja jest na wasalu. Zobaczymy, czy się wyzwoli, czy też Hiszpanom uda się tutaj tę Francję utrzymać przy swoim boku. To się oczywiście okaże. Mamy tutaj również kilka innych pomniejszych wasali hiszpańskich. Mamy Magreb, mamy Fez, Tahert, Islidów, tutaj praktycznie mało zmian. Tutaj jest nasz włoski wasal, jakbyście się pytali. Także tutaj mamy naszego włoskiego wasala, nasz przyczółek w Afryce, który zdobył jeden z naszych wasali. Zobaczymy, to jest jako, że tak powiem, okno do Afryki dla nas. Mamy potężny Egipt, 351 developmentu. Mamy państwo papieskie, teraz już przechodzimy bezpośrednio do naszych wasali. Nasi wasale składają się z Sardynii, która posiada również tereny tutaj. Chociaż jeszcze sam nie wiem, czy sam tego sobie nie poprawię, żeby tutaj na przykład więcej terytorii wydać Hiszpanii, na przykład tych. Ale to jeszcze zobaczę, jak to zrobię, ponieważ nie chcę, żeby Sardynia chyba miała tak wiele posiadłości jako wasal. Więc chyba im kilka odbiorę, szczerze mówiąc. Mamy Lombardię, która była zawsze, że tak powiem, księstwem dziedzicznym, to znaczy każdy następca tronu Italii otrzymywał księstwo Lombardii. Dlatego też jest to, że tak powiem, księstwo połączone unią personalną. Co też, nie ukrywam, jest też kwestią balansu, bo dzięki temu będzie trudniej, tak mi się wydaje. Mamy państwo papieskie jako naszego wasala, mamy Republikę Sycylii jako naszego wasala i mamy tutaj resztki Cesarstwa Bizantyjskiego podczas wojen apenińskich, wojen stuletnich między Włochami a
Bizancjum, które to zostało oczywiście podzielone, ponieważ byłoby zbyt potężne. I wygląda tak, myślę, że wygląda bardzo, bardzo ciekawie, zwłaszcza, że posiada tutaj też część perską i Persja może się zjednoczyć wewnątrz Bizancjum i zostać cesarzem nawet, także wygląda to naprawdę ciekawie. Raczej też powiedziałem tutaj osobie, która konwertowała, żeby składało się to głównie z takich większych książstw, żeby nie było tutaj takiego rozdrobnienia dzielnicowego, tylko raczej takie większe państewka i faktycznie tutaj macie minimum takie 3, nawet 5-prowincjonalne państwa. Obecnie rządzi cesarz Serapion z Opsikionu, którego stolicą jest Konstantynopol. Także tak to wygląda. Tutaj mamy Holandię, mamy Fryzję, mamy Alzację, mamy państwo niemieckie, rządzone przez szwabsko-karantańską kulturę, władca w ogóle ma 70 lat. Mamy zachodnią Frankonię, tak więc mamy jakieś pomniejsze księstwa, Bawarię, Salzburg, Austrię. Mamy Węgry, dość silne, Wielkie Morawy, nie takie wielkie, mamy Polskę, Poznań, inne takie księstewka. Tutaj jak widzicie na północy, to chyba nie ma co tutaj zbytnio o nich opowiadać. Mamy Danię, mamy różne inne księstwa, mamy Västergötland, które tutaj pochodzi, że tak powiem, de jure z Norwegii, dlatego mają norweskie idee. Natomiast jak widzicie, świetnie im idzie podbój Szwecji, a Szwecja jest, że tak powiem, upadłym państwem, także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Mamy Finlandię, mamy Czechy, mamy Mołdawię, która była na tyle potężna, że podzieliliśmy Mołdawię na pół. Znaczy, Jania podzielił Mołdawię na pół. Tak więc Mołdawia jest tutaj partnerem w Unii Personalnej z Galicją Wołynią. No i to Mołdawia teoretycznie powinna być potężniejsza, ale bardzo możliwe, że to się po prostu rozpadnie. Mamy Imperium Arabskie, dość potężne, muszę przyznać. Tutaj Afryka raczej bez zmian. Indie w miarę też, chociaż mamy tutaj na przykład coś takiego jak Rajasthan, który ma 1100 developmentu. Mamy Merv, również dość potężny. Tutaj jest dość taka silniejsza Gruzja, Zaporoże, Połock. Tutaj naprawdę mamy całą mieszankę kultur i religii. Głównie tutaj mamy religię nordycką. Połączoną trochę z tą religią taką pierwotną Finów, że tak powiem, czy tam ludów ugrofińskich. Mamy prawosławie, mamy koptów, mamy sunnitów. I mamy Bjarmalandię. Czyli Bjarmię, Bjarmlandię. Nie wiem jeszcze jak to będę nazywać. Ale to jest coś w rodzaju takiej ala Rosji, można by powiedzieć. Jak widzicie, mamy tutaj carycę. Jest to oficjalnie carat. Kultura natomiast jest tutaj biarmsko-webska, tak więc to są ludy ugrofińskie, które po prostu się zjednoczyły i stworzyły coś w rodzaju caratu. Tutaj raczej bez różnicy, tutaj mamy Xia, czyli księstwo manicheańskie. Tak, tak, dokładnie, dobrze słyszycie. Mamy Koreę, z tego co też Jania, że tak powiem, jako swój własny scenariusz takiej historii alternatywnej, to stworzył Akitsushime. Czyli wersję Japonii, w której Japonia jest już zjednoczona, ale jest Republiką Nestoriańską. Ja nie jestem przekonany co do tego pomysłu, ale stwierdziłem, że w porządku. Jeśli to jest jego, że tak powiem, autorska rzecz, no to czemu nie? No i mamy Akitsushime w ramach Japonii. Tutaj raczej bez zmian, Ameryki również bez zmian. Nie będę tutaj, wiecie, jakoś wam bardzo pokazywał. Może tylko jeszcze odpalę sobie grę, żeby pokazać, jak to wygląda. Bo chciałem wam jeszcze pokazać, tak. Jak widzicie, Siena jest naszą stolicą. Wszystko się zgadza. Mamy tutaj, jak widzicie, niewiernych poddanych, także myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. No i co? I chyba tyle. Wielkie potęgi wam chciałem powiedzieć. Więc mamy Xia, Radastan, Hiszpanię, Imperium Arabskie, Italię na 5. miejscu, na 6. jest Lanka. Skąd jest kurna Lanka? Aha, Lanka jest tutaj. Okej. Okay. Sindh,
i Maharashtrę. Tak więc widzimy, że są wielkie potęgi w Indiach. Zobaczymy, jak one będą traktowane i tak dalej. I jak się potoczy ich czas. Tak wyglądają dynastie w miarę. No dobra, handlowe to tam nieważne. Czy jest tu coś jeszcze ciekawego? Instytucje tak wyglądają. Dobra, moi drodzy. Tak więc, bez przedłużania, ja was zapraszam. Za 11 bądź też 12, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie będę miał czas, więc wybaczcie za ten brak szczegółowej daty. Ale to właśnie wtedy zapraszam was na stream, w którym zaczniemy sobie mega kampanię Włoch. Ponoć dowiedziałem się, że początek może być bardzo trudny, co nie ukrywam, mnie bardzo cieszy. Tak więc mam nadzieję, że od początku będzie ciekawie i że nasze państwo włoskie poprowadzimy dalej, uda nam się je pięknie zjednoczyć. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Był z wami Wolpe i widzimy się na przyszłych streamach. Na razie, cześć i pa, pa.